Nic się nie martw, przejdzie ci. Była awaria. Stanęłaś, bo nie ma prądu. Akumulator ci padł. Więc to dlatego nic mi nie jest. Nie, to chwilowe. I kto jest ślamazarą? Czy bardzo się na mnie gniewasz? No co ty? I co teraz? Już wiem. Ty odholujesz Koko do domu, a ja dostarczę przesyłkę. Całkiem sam? Ktoś to musi zrobić. O, niepokoję się o naszych podopiecznych. Nic im nie będzie, stary. Poradzą sobie. Naprawdę mam nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy w takim stanie. Koko, nie ma prądu. Nikt cię tu nie zobaczy. Zepsuty pociąg jedzie tu. Bo jeszcze cię usłyszą. Wilson, Koko! O, nic wam nie jest? Gdzie Bruno? Była awaria. Koko utknęła na torze. I Bruno sam musiał pojechać z przesyłką. Coś ty. Odważna z niego ciuchcia. Nareszcie! Znowu jest prąd! Hurra! Próba, próba. Raz, dwa. Czy to działa? Już jestem. Tęskniliście? Tak, strasznie tu było cicho bez ciebie. Mam dobrą wiadomość. Bruno dał mi znać, że dostarczył przesyłkę. Hurra! Ojej, i pomyśleć, że stracił tyle czasu przeze mnie. Był bardzo zmęczony, więc wróci do nas dopiero jutro. Obiecuję, już nigdy nie nazwę go ślamazarą. Brawo, Bruno! Ciuch, ciuch! No czuję się lepiej. Wilson, muszą ci naprawić koło. Tak, bo ci odpadnie. Ale kiedy ja... Nic się nie bój. Zawieziemy cię zaraz do warsztatu. Ale... Koko? Jest tu kto? Jak się masz, pikuś? Cześć, Wilson. Co cię sprowadza? Ja... Tylko się chciałem przywitać, ale widzę, że jesteś zajęty, więc... Pa! Lepiej rzucę na ciebie okiem. No wiesz, przy okazji. Chodź, pokażę ci coś fajnego. Zgoda. To jest podnośnik. Przyjrzę ci się od spodu. Dobra, wystarczy. Teraz poczujesz lekkie łaskotanie w koła. Dobrze ci idzie. Uważaj. Jesteś dzielny. Inne ciuchcie zwykle bardzo boją się pierwszej naprawy. Coś ty. Teraz widzę, w czym jest problem. Śruba zawieszenia poszła. Nic dziwnego, żeś się tak telepał. To poważne? Zwykła drobnostka. Będzie bolało? Ani trochę. Już za chwilę postawię cię na koła. Jesteś jak nowy. Patrz! Nic się nie telepie. Wilson był bardzo dzielny. To nic takiego. Ale było fajnie. Tam jest taka maszyna podnośnik i podnosi cię do góry. Na świst, pary! To brzmi nieźle. Też bym tak chciała. Tylko w razie naprawy. Uwaga, uwaga! Wilson, Bruno i Koko wracają na miejski targ. Uff, naprawiłeś mnie w samą porę. Viola, czy mogłabyś zawołać Kaję? Oczywiście, Bruno. Ktoś nadjeżdża! Trąbimy! Dzień dobry! Za pomoc! Zostaniemy tutaj już na zawsze! Pomoc techniczna nadjeżdża! Co to? To chyba Kaja! Nareszcie was mam! Bruno mówił, co zrobiliście,
Ale nie sądziłam, że dotrzecie aż tutaj. Ja też nie. To moja wina. Chciałam sprawdzić tunel. Przecież Viola mówiła, żebyś do niego nie wchodziła sama. No tak, ale... Nie pomyślałaś, że ona wie lepiej? Że to dla twojego dobra? Teraz już wiem. No chodź. Zaraz postawimy cię na torach. Uwaga! Dobrze? Już prawie! Świetnie! Bardzo ci dziękuję. Nie wyjadę więcej sama, dopóki nie nauczę się bezpiecznie poruszać. To rozumiem. A teraz wszyscy wrócimy na stację cali i zdrowi. Przepraszam. Trzymajcie się szerokiej drogi. Hej, zwolnij trochę, Bruno! Nie, to ty przyspiesz, ślimaku. Muszę szybko dojechać do domu. Wilson, to ślimak. Nie słuchałeś, co mówił Dunbar? O czym? Żeby uważać w drodze do domu. Z górki jest trudniej. Jak może być trudniej z górki? Dla mnie to bułka z masłem. Źle go zrozumiałeś. Nieprawda. Na pewno wcale nie słuchałeś. Jak zwykle. Słuchałem. Bruno, proszę cię, zwolnij. Nic się nie ma. Bruno! Słyszałam, że Wilson i Bruno już wracają z kamieniołomów. Och, to świetnie. Martwiłem się o nich. Zupełnie niepotrzebnie. Bruno, wyrzuć kamienie! Co? Teraz nie mogę! Zaraz, może ja mogę. Morganowi się udało. Nie utrzymam się dłużej w torach. Klapa otwarta! Wilson! Dzięki, Wilson. Uratowałeś mnie. Udało się. Jak na to wpadłeś? Przypomniałam sobie, co zrobił Morgan, kiedy się poślizgnął. Ale jazda. Przepraszam, że nie chciałem ci uwierzyć. Uważnie słuchałeś Dunbara, a ja nie. Niezła odmiana, co? Tak. Ruszajmy w drogę, Bruno. Trzeba bezpiecznie dowieźć te kamienie do domu. To jest to! Perfekto! Co się dzieje? Szybko, Hugo, wyłącz magnes! Uważaj! Hugo, stop! O, Matyldo, teraz wyleciały aż 3 kawałki. Co? O nie! Teraz linia będzie nieczynna całe wieki. Violu, nie otwieraj jeszcze linii. Nie jesteśmy całkiem gotowi. A ty dokąd? Po pomoc. Sam to naprawisz. Nie naprawię. Nie mogę kontrolować magnesu. Nie dam rady. Słuchaj, musisz wyłączyć magnes w odpowiednim momencie. Dam ci znać. Spróbuj. Wiem, że sobie poradzisz. Naprawdę tak sądzisz? No jasne. Jeszcze tylko odrobinkę. Perfekto. Teraz puść. Wyłącz magnes. Dobra robota, Hugo! Udało się! Świetnie! A teraz kolejny kawałek. Ciekawe, co się stało. Może to nic poważnego. Daleko jeszcze? Jesteśmy tuż, tuż! To Edzio! O! Naprawiłeś to sam! Przepraszam, Viola powiedziała, że to pilne, a ty się spóźniałeś i... Świetnie się spisałeś! O, popatrz na to! Jestem z ciebie dumny! Dzięki! To była praca zespołowa! Racja! Przekażmy Violi dobrą wiadomość! Spokojnie! Nie martw się! Zaraz to wszystko pozbieramy! Naprawdę? Oczywiście! Stary Pit cię uratuje! Thank you.
był już ostatni, Krysiu. Możesz jechać. Dzięki, Pit. Ale martwię się o wiewiórki. Nie powinny skakać nad torami. Małe wiewiórki nie za dobrze sobie z tym radzą. Może zbudujemy im most? Most? Ale jak, kurko? Ojej, Krysiu, kurciaczku, kotku. Jestem Koko. A, rzeczywiście. A może uda ci się podnieść dźwigiem jeden z tych pni i położyć go na drzewie? Wy młodzi macie świetne pomysły. Właśnie tak. Jeszcze trochę. Już prawie. Świetnie. To działa. Są zadowolone. Ale śmigają. To był naprawdę wspaniały pomysł, Koko. Dziękuję. Zapamiętałeś moje imię? A teraz muszę jechać do papierni. A może pojadę z tobą? Ciuch ciastycznie. Właśnie jadłem lunch, ale zaraz ci pomogę z workiem. Ruszamy? Dzięki, Edek. A co się tu stało? Miałeś odebrać listy, a nie je rozrzucać. Zostawiłem worek w wagonie. Co się tutaj dzieje? Nic się nie martw. Pozbieram. Ja nic nie zrobiłem. Zwróć uwagę na moje jedzenie, bo jeszcze mi zginie, tak jak klucz. Tak, to było dziwne. No właśnie, same dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Najpierw w parku safari zginęły banany. A tak, słyszałem o tym. Potem hałas w moim wagonie. Morgan sprawdził i nic. I te rozsypane listy. I wszędzie skórki bananów. Chyba wiem. Edek, połóż swój lunch na wózek. A? Zaufaj mi. Dobrze. Teraz się schowaj! Co mu odbiło? Myślę, że Bruno ma plan. Niezły refleks! To mi dopiero spryciarz! Ten mały rozrabiaka musiał prysnąć z parku safari! Ojej, niesamowite! Jak na to wpadłeś? To dzięki bananom! Gdzie się dzisiaj nie ruszę, wszędzie są banany! A kto lubi banany? Mamy! Poczekajcie, zobaczę, co on tam robi. Ej, wracaj! No nie, znowu się zacznie! Nadszedł czas na test. Znalazłem dla was trudnych klientów. Hurra! Pokażcie, co umiecie. Ja pierwsza. Waniliowe, proszę. Nie, no nie. Ja się tego nigdy w życiu nie nauczę. Równie dobrze mógłbym się poddać już teraz. Jesteś już gotowy, Jasiu? Nie. Nie będę startował w teście. Przecież nic nie potrafię, tylko się ośmieszę przed wielkim Frostini. Ale co ty opowiadasz? Nie możesz się tak po prostu poddać. Obsługa tego wagonu to sztuka. Musisz się jej nauczyć. Ale jak? Wczuj się w maszynę. Tak robi wielki Frostini. Frostini? Naprawdę? A jak? No, do roboty! Wczuj się w rytm! Tak jest! Teraz czujesz? Tak! Pokaż, co potrafisz! Bam, 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 bam! Udało się! Dziewczyny, widziałyście?
Si, perfetto! Pokaż nam tę fantastyczną maszynę w akcji! Robi się! Więc tu się zaczęło stacyjkowo. I wszystko tu jest takie stare. Jeszcze starsze od starego Pita. Chodźcie tutaj. Już wracajmy, bo Pit się będzie o nas martwił. Dobra, to którędy? To chyba tędy. Wcale nie, a nie tędy? No co wy, to tamtędy. Na świst pary, nie wiem którędy. No nie, zgubiliśmy się i nikt o nas nie wie. Ja chcę do domu. Nie trzeba tu było wchodzić. Będziemy tu teraz siedzieć. Dzięki tobie, Koko. Au! Może Morgan go naprawi? Czy ja wiem? Morgan ostatnio gniewa się na Edzia. Musimy spróbować. Tak, jeśli Edzio przestanie się spóźniać, to Morgan przestanie się gniewać. No dobra, zapytam go. Wydaje mi się, że to było gdzieś tutaj. Jesteś pewna? Czy ten tor nie był zamknięty? Ojej! No tak, masz rację. Chyba kręcimy się w kółko. Coś ty. Dlatego musisz nam pomóc. Pomysł jest doskonały, ale to straszna robota. Ja ci chętnie pomogę. No cóż, no niech będzie. Co ja z wami mam? Super! Jest piękny. Edzio będzie zachwycony. Już jest. No i nie znalazłem tej latarni. Mam dzisiaj fatalny dzień. Och, och, wcale, że nie, Edziu. Odwróć się. Ha? Niespodzianka. Ha, co to jest? Jest twój. Ha? To twój nowy dom. Co? Ten piękny wagon ma być dla mnie? Tak, znalazł go Hugo. Wszyscy go naprawili. To niesamowite! Mam swój własny dom! Och, dziękuję, dziękuję wam bardzo! Masz dom na kołach! Postaw go tam, gdzie chcesz! Będzie stał tutaj, blisko moich przyjaciół. Hej! Nie ma jak w domu! To zdecydowanie nie jest mój dzień. Uwaga, uwaga! Proszę się przygotować. Za 10 minut egzamin. O nie! Co ja teraz zrobię? Hej, Wilson, gdzie byłeś? Zaraz będzie egzamin. Wiem, a mi dalej nic nie wychodzi. Dlaczego? Patrz. Wilson, pamiętaj rym Dunbara. Jeśli pasażerów wieziecie, nie szarpiecie, tylko gładko płyniecie. Kiedy Wilson z pasażerami jedzie, trzęsą się jak galaretka jedzona po obiedzie. Ciuchciastycznie! To jest to! Tak trzymaj! He? Te rymy działają i kiwaczki się nie ruszają. Bo jesteś skoncentrowany. Racja! Udało!
Już wiem, co robić. Płynę jak po wodzie, sunę gładko po szynach, jak łyżwiarz po lodzie. Jedź, Wilson! Idzie ci doskonale. Wilson się trząsł, nie mógł jechać płynnie, ale teraz jak widać jedzie bardzo zwinnie. Teraz, przyjaciele, mogę jechać z wami. Pora, moi drodzy, zdać już ten egzamin. Start! Gładko poszło, bo byłem skoncentrowany. Ale czy zdaliśmy egzamin? Zdaliśmy! Moje gratulacje, ciuchciaki! Zasłużyliście na odznaki, co niezbicie dowodzi, że płyniecie po torach... Jak kapitan w łodzi! Pit, Wilson zaraz cię ochłodzi. Przewozu lody. Ale parowozy nie jedzą lodów. Wiem, głuptasie. Zaczekaj. Ale zimno. To działa. Dzięki, Wilson. Przykro mi, że nie wygrasz. Wiem, że chciałeś być pomocnikiem Frostiniego. Nie ma sprawy. Musimy zabrać Pita ze słońca. Dobry pomysł. Chodź, Pit. Dzięki, ciuchciaki. Czuję, że wreszcie zaczynam wracać do siebie. Ścigamy się. Pit? Tylko żartowałem, kwiatuszku. Powinnaś zobaczyć swoją minę. Dobrze, Pit. Jedziesz z nami. Och, już dawno nikt nie eskortował mnie do domu. Pamiętam, jak kiedyś... Widzę, że czujesz się lepiej, Pit. Jak nowo narodzony. Gratulacje, Bruno. Będziesz wspaniałym pomocnikiem. Uno momento, ciuchciaki. Wielki Frostini jeszcze nie podjął decyzji. Ale ja nie dokończyłem zadania. Si, ale tylko dlatego, że pomagałeś przyjacielowi. Myślałem, że już po mnie, ale ten zuch przyjechał i mnie uratował. Podjąłem decyzję. Konkurs jest zakończony. Moim pomocnikiem zostaje i Bruno, i Wilson. Bruno i ja? Serio? Superowo! Ekstra! Juhu! Znam tylko jeden sposób, żeby to uczcić. I to jest... To! O-o! Będzie stłuszka! Trzymaj się, Wilson! W porządku? Tak, teraz już tak. Dzięki, ale przeze mnie będziesz wolno jechać. Nic nie szkodzi. I tak będzie fajnie. Nie mogę rozczarować fanów. Pora zdobyć ten puchar. Znowu. Wyprzedzam. Myślałam, że cię pokonam. O, nie przejmuj się tym. W końcu bez przegranych nie byłoby zwycięzców. Puchar jest twój, kolego. Prowadzisz, Pit. Ja naprawdę prowadzę? Nie wierzę. Ja jeszcze nigdy. Puchar już blisko. Zwycięzcą po raz kolejny jest Hector. Dawaj! Jeszcze trochę! Tegorocznym zwycięzcą jest stary Pit! Pokonany przez stary parowóz. Och, ale wstyd. Gdybyś mi nie pomogła, to byś wygrała. Może, ale to było znacznie ważniejsze od zwycięstwa. Przepraszam, że się tak zachowywałam. Ja też. Zgoda? Zgoda. Wydaje mi się, że kto inny zasłużył na puchar. Nie przejechałem całej trasy. W takim razie postanawiam, że zwycięzcą jest Koko. Poświęciła wygraną, żeby pomóc przyjacielowi. Dlatego jest prawdziwym zwycięzcą. Wiwat na cześć Koko! Hip hip! Hurra! Ojej, nie mogę uwierzyć. Wszystkie ciuchcie bawią się! Edziu, coś jest nie tak.
porządku, Hugo? Tak, już to wyłączyłem. Przepraszam, musiałem za dużo wsypać. Trzeba tu będzie posprzątać. Zrobione! Cudownie, Bruno! Jeśli się pośpieszymy, zdążymy na film. Nie mogę, muszę to zawieźć do odlewni. Super ciuchcia byłaby z ciebie dumna. Może nie jesteś super ciuchcią, ale na pewno jesteś bohaterem. Dzięki, lubię postępować tak jak trzeba. Ach, tu jesteś, Bruno! Dobra wiadomość! Film jeszcze się nie zaczął! Naprawdę? Miałem mały wypadek. Tak, sprzątanie zajęło nam wieki. Na świst pary! Czyli udało mi się zdążyć! Tak! Dobra, możemy zaczynać. Tylko spokojnie, super ciuchcia już tu jest. Odpowiadam na wezwanie. Jestem silna i pomocna. Wykonam każde zadanie. To Zumi. Tak. A dziewczynka ze zdjęcia kocha Zumiego. Jeszcze bardziej ode mnie. Och, tak mi przykro. Wiem, że się do niego przywiązałaś. Tak, ale on nie jest mój. No chodź, przyjacielu. Wracasz do domu. Wiesz, Koko, jestem z ciebie dumny. Zip! Och, tak za tobą tęskniłam. Bardzo dziękuję, że go przywiozłaś. Gdzie go znalazłaś? Był w parku za zajezdnią. Ty mały łobuzie, szukałam cię chyba wszędzie. Cześć, jestem Jenny. Miło cię poznać, Jenny. Jestem Koko. Koko, dziękuję, że się nim zajęłaś. Czasami potrafi być nieznośny. Tak, nie da się jednocześnie trenować i opiekować szczeniaczkiem. Nie myślałam, że to będzie takie trudne. No, lepiej pojadę. Na razie. Cześć, Zoom. Cześć, Zip! Koko! Tak? Możesz odwiedzać Zipa tak często, jak tylko chcesz. Serio? Jasne! Ciuchciastycznie! No to zajrzę do niego jutro. Jak rozwiozę gazety? Ale jeszcze muszę poćwiczyć. Brawo! Już potrafię! Super! Ale masz oko! Gratuluję! Och, to było świetne! O-o! Chyba już czas! Nic się nie martw! Zaraz będę z powrotem z doktorem! Koko ma dyżur! Koko ma pracę i bardzo ważny dyżur! Ciuch, ciuch! O nie! Światło! Och, zupełnie nic nie widzę. Nigdy nie znajdę domu doktora. Bruno, wstawaj! Już pamiętam! Koko nie może używać reflektora, bo jej się zaraz przepali żarówka. O-o, ma dyżur i będzie świecić całą noc. Szybko, jedźmy jej pomóc. Co ja mam teraz zrobić? Zaraz. Nocne zwierzęta używają innych zmysłów niż wzrok. Tu pachną kwiatki. Skręć w lewo za kwiatkami. Tutaj słyszę strumień. I czuję, że most wznosi się ku górze. A tamto światło? Tak, to już jest dom doktora. Udało mi się! Ciuch, ciuch! Koko, już pamiętam. Mor-
chciał ci zmienić żarówkę. Trochę za późno. Nawet bez światła mnie znalazła. Koko, opowiedz kolegom o swojej nocnej wyprawie, a ja się tymczasem zajmę naszym żyrafiątkiem. Ojej. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Tylko nie wiemy, w którą stronę jechać. Trzeba było zostać z Olgą. Ona by wiedziała. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. To moje ciuchciaczki! Słyszę jakiś sygnał. To pewnie Olga. Jedźmy w jej stronę. Uwaga, wszyscy ze mną. I ruszamy. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Dobrze, ciuchcie. Doskonale. Jesteście już blisko. Zwolnij, świeć, gwiszcz. Na szczęście cali i zdrowi. Jak dobrze cię widzieć. Zastosowaliście 3 złote reguły. Jestem z was dumna. Uczymy się dalej? Ależ oczywiście! Serio? Hurra! Ej, mgła już zniknęła. Zobaczcie, ile gwiazd. Ojej. Już wiem. Zostańmy tu na noc. Co wy na to? Tak, zgódźcie, proszę, tak. Proszę. Proszę. W żadnym razie stare, ciemne miasto to nie jest miejsce dla małych dzieci. Nie wyobrażam sobie lepszej i ciekawszej propozycji. Hurra! Jak dobrze, że nie musieliśmy się męczyć z Olgą. Jeszcze ich nie ma. Olga na pewno ich zanudziła na śmierć. Biedaki. 10 świateł jest i zielone są. 10 świateł jest i zielone wciąż. Ale nagle zmienia się w czerwone jedno z nich. Tylko 9 świateł już na zielono śni. O nie, muszę tam szybko dojechać. Już jestem. Niestety, Wilson, trochę za późno. Cezary pojechał za ciebie rozwieźć listy na odpowiednie stacje. O nie! Bardzo cię przepraszam. Poczta ze stacyjkowa jeszcze nigdy nie była spóźniona. Ojej, co ja narobiłem? A może sami rozdzielilibyśmy pocztę, a potem ja bym ją rozwiózł? Całkiem dobry pomysł, ale sama nie wiem. To zabrałoby ci mnóstwo czasu. Przecież to ja się spóźniłem i chcę wszystko naprawić. A jeśli się postaram, to na pewno się uda. No cóż, chyba nie mamy nic do stracenia. No dobrze, mały. Spróbujmy. Super. Tym razem na pewno nie zawiodę. Jesteś. Udało się! Cała poczta dostarczona! Dobra robota, Wilson. Cieszę się, że stanąłeś na wysokości zadania. Przepraszam, że wszystkich zawiodłem. To się nie powtórzy. Obiecuję. To dobrze. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyłeś. Tak, Wiolu. Sen jest bardzo ważny. Masz rację. Bez porządnego odpoczynku ciężko skupić się na pracy. Już to wiem. Dlatego idę wcześniej spać. Jutro znów rozłożę pocztę i tym razem będę tam przed czasem. To bardzo dobry plan. Dobranoc, Wiolu. Dobranoc. Nie ma tu Wilsona ani Koko. A my zawsze razem oglądamy filmy o superciuchci. Miło to słyszeć, obywatelu. Kto to powiedział? To ja. Superciuchcia. We własnej osobie. Słyszałem, że chcieliście mnie poznać. Chcieliśmy? Ja od zawsze o tym marzyłem. To może obejrzymy film? Jest ciuchciastyczny. Właściwie nie powinienem się chwalić. Bardzo chciałbym go zobaczyć, ale... Czy mógłbyś zaczekać jedną chwileczkę? Jestem superciuchcią. Mogę zaczekać i 1000 chwileczek. Jedna chwileczka, 2 chwileczki, 3 chwileczki, 4 chwileczki, 5 chwileczek. Chyba...
chyba nic z tego. Powinniśmy zostać. Bruno miał rację. I co teraz zrobimy? Pojedziecie za mną. To właśnie zrobicie. Bruno! Bardzo cię przepraszamy. Nie powinniśmy tak odjechać. Tak, i obiecujemy, że będziemy bardziej uważni. Tak, tak. Słuchajcie, ta niespodzianka jest niesamowita. Chodźcie. Nie wiedziałam, że umie tak szybko jeździć. Objazdowe kino! Tak, ale to nie wszystko. Popatrzcie tam. Super Ciuchcia! Znacie się? No pewnie, to mój dobry kumpel. Hej, Super Ciuchcio! Poznaj Coco i Wilsona! Witajcie, obywatele! Przyjaciele Bruna są moimi przyjaciółmi. Cześć! Ale super! Super Ciuchcia pokaże nam zaraz swój nowy film! A teraz stańcie sobie wygodnie i oglądajcie! Zrozumieliście te wskazówki? Tak! To świetnie! Możemy zaczynać! Nie bójcie się! Super Ciuchcia zaraz przed wami stanie! Jestem silna, pomocna, wykonam każde zadanie! Pewien młody człowiek zdawał egzamin, który w przyszłości miał dać mu prawo do egzaminowania innych. Pamiętam też, że kiedy odebrałem odznakę, to ze szczęścia zatrąbiłem w nieodpowiednim momencie. Moje nerwy! A kto się wtedy tak przestraszył, że przewrócił egzaminatora i chciał do mamusi? Oblałbyś ten test, gdybym nie przyznał, że to była moja wina. Masz rację. Coco, zdajesz egzamin jeszcze raz. I tym razem nie używaj tego trzęso czegoś tam. Iwo, zabierze to do recyklingu. Hej, a co będzie ze mną? Zdałem? Tak, przepraszam. Dobrze się spisałeś. Zasłużyłeś na odznakę. No cóż, Coco, z przykrością stwierdzam, że się myliłem. Jesteś świetną pasażerską ciuchcią. Zdałaś! Ciuchcia, wstydź! Udało się! W imieniu naszego Ministerstwa Kolejnictwa mam wielki zaszczyt... Przejdź do rzeczy, smyczek. Tak... Mam zaszczyt wręczyć wam odznakę przewozu pasażerów. Gratulacje! Przepraszamy, smyczek. Ależ nie ma za co. Tu. Muszę poprosić o pomoc, choćbym się miał ośmieszyć przed... Frostinim. Tutti frutti są smaczne, Frostini! Są zdrowe, są... Zaczekaj! Frostini! Wieki temu miałem dowieść lody na kiermasz, ale tak dobrze się z tobą bawiłem, że zupełnie straciłem poczucie czasu. Nie martw się, Wilson. To się często zdarza w moim towarzystwie. Jestem spóźniony, a wagony są ciężkie. Pomóż mi! Albo dzisiaj nikt nie spróbuje twoich nowych lodów. Nie można do tego dopuścić. Avanti! Awa, co? Avanti! To znaczy dalej w drogę! Bardzo ci dziękuję. Co się z tobą dzieje, Wilson? Ile jeszcze musisz zrobić kursów? Przepraszam, ale mam tu całą dostawę. Dzięki Frostiniemu. Ach, co za ulga. No to możemy zaczynać. Lody, lody, tutti frutti lody. Hej, to moje słowa, ale cichu życzę. Lody, 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 tutti frutti lody. Są smaczne, są zdrowe, są bardzo lodowe.
Wilson, zostań lepiej przy dostawach lodów! Stój! Wracaj do mnie! Ebo! Ebo! Chwila, moment. Skały nie mają ogonów. Ej, wracaj tu! Ebo! O-o, to koniec. Wracaj! Ratunku! Czy wszystko w porządku? Gdzie Wilson? O, on... Jest w drodze. Tak, ten mały słoń to niezły łobuz. Na pomoc! Niech mi ktoś pomoże! Och, teraz to już nigdy nie dostanę odznaki. Dzięki! Już się bałem, że utknę tu na zawsze. Tym razem będę cię pchał. Wolę cię mieć na oku. No nie! Turędy mam jechać. Tyle tych torów. Jesteś pewny? Naprawdę znasz drogę? Więc Dunbar miał rację. Słonie nie zapominają. Nie, nigdzie go nie widzę. Musiał dobrze się schować. Spokojnie, znajdziemy go. I przyprowadzimy do myjni. Ha-ha! Hurra! Uhu! Jest tam! Wilson, pora na kąpiel. O nie! Wilson, wracaj! Gdzie on pojechał? Jestem tu, jestem tu. Och, tutaj też go nie ma. Nie rozumiem, czemu nie chce się umyć. Bo brudek jest bardzo fajny. Och, gdzie on jest? Po prostu zniknął. Wszystko dlatego, że jest mistrzem chowanego. A może... Trzeba sprawić, że sam nas znajdzie. A? Chodź, potrzebujemy trochę liści. Jej! Zobacz, jakie fajne liście! A! Nic nie widzę! O! Bruno! Pora na kąpiel, Wilson! Mam cię! Hej! Puszczajcie! Nic z tego, bracie! Nie! 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 Tylko nie to! Wilson, sam zobaczysz, to fajna zabawa! Ale to łaskocze! Co to za smutna mina? Co się stało, skarbie? Edzio mi zabrał moją syrenę, bo nie umiałam się nią posługiwać. Biedna Zosia, to dla twojego dobra. Wiem, co cię rozweseli. Jedź na farmę obejrzeć jagniątko. Och tak, tym razem się już nie zgubię. Juhu! Jadę na farmę. Do zobaczenia. Jadę na farmę. Nareszcie! Och, jakie śliczne jagnie! Jak się masz? Jestem Zosia. Nie porozmawiasz ze mną? Zabrali mi dziś syrenę, a teraz ty nie chcesz ze mną rozmawiać. Witaj! Znaczy... Rozumiem język
rzeczy. Chodźcie tu wszyscy. No nie. Co za pech. Na pomoc. Gdybym tak miała syrenę. Na pomoc. Jak się masz, maluchu? Popatrz, co ci przyniosłem. Felix, proszę, pomóż mi. Zosia, co się stało? Wywróciłam się i nie mogę wstać. Och, nie martw się, już dzwonię. Lew, a może słoń? Albo coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliśmy. Czyli co? Na przykład jakiś smok. Smok? Tak, Emilia powiedziała, że smoki też uciekły. La 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 la. Zosia zaraz wjedzie do tunelu. Zatrzymaj ją. Zosiu, stój! Gdzie się schowała nasza mała żabka? Powinnaś do niej zakumkać. Zobaczymy, czy odpowie ci. O, cóż, zawsze warto spróbować. Może ta krowa mówi po żabiemu? Och, to na nic. Robię to trochę za cicho. Chyba mam pewien pomysł. Co to było? To jest smok! To smok? Zosiu, co z tobą? Zosia zemdlała! Nie rusza się! Szybko! Bruno, ty się niczego nie boisz! Musisz jej pomóc! Dobrze. Ja jadę tam. Jest! Ogromny! Pomocy, pomocy! Bruno! Nie mogę zawieźć Zosi! Już jadę, Zosiu! Dzielny Bruno cię uratuje! Teraz wjeżdżamy do mieszalni i zamrażalni. Już mi jest zimno w koła. A w tym pomieszczeniu odbywa się pakowanie lodów. Mamy tu chyba wszystkie smaki. Niesłychany wybór. Wiśniowo-czekoladowe, mydlana niespodzianka. Czemu niespodzianka? Bo wcale nie smakują jak mydło. Dobre. Są też potrójne tortellini i wiele innych. Wszystko gotowe do transportu w chłodniach. Po które tu przyjechałem. No nie, muszę już jechać. Bardzo ci dziękuję, ciao. Hej, ale miałem ci jeszcze opowiedzieć o ciasteczkowym musie. Och, nie ma szans, żebym zdążył to wszystko dowieść na czas. Ach, no co z tym Wilsonem? I co ja powiem Violi? Chyba, żebym tak zabrał wszystkie wagony naraz. Ciao, mały. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Och, a niech to. Lody, wiozę lody, lody tutti frutti. Są smaczne, są zdrowe, są bardzo lodowe. Ja poproszę rożek sernikowy. Wielkie dzięki. Dalej, Wilson.
No i już. Kłopot z głowy. Jak się czujesz? Dzięki. Kręci mi się pod dachem. I wcale się temu nie dziwię. Kompletnie nie rozumiem, co się tu dzieje. Pierwszy raz coś takiego widzę. Koniec świata. Edziu, a może byś sprawdził skrzynki rozdzielcze, co? Ale są ich setki. Co to jest skrzynka rozdzielcza? To jest takie coś. Muszę coś załatwić. Co ja mam teraz zrobić? Jak się przyznam, że zepsułem tę skrzynkę, to Edziu już nigdy mi nie przydzieli żadnego zadania. To jedyny sposób, żeby stacja zaczęła działać. Chyba tak. Edziu cię zrozumie, to był wypadek. Tak, masz rację. Ta jest w porządku. Jeszcze 348. I jak tam? Edziu, chcę ci się do czegoś przyznać. Oszczędziłbyś nam kłopotów, gdybyś się przyznał wcześniej. Nie gniewaj się. O takich rzeczach trzeba mówić. W końcu jesteśmy drużyną, pamiętasz? No wiem, ale czasem chciałbym zrobić coś sam, a ty mi zawsze pomagasz i czuję się jak dziecko. A, ja to robię, bo cię lubię. Wiesz co, dam ci więcej swobody, ale pod warunkiem, że będziesz mnie wzywać w razie kłopotów. Zgoda? Zgoda. Zachowałeś się jak należy, stary. Chociaż trochę to trwało. Dziękuję. Zaraz dam znać Violi, albo wiesz co? Ty jej powiedz. Super! Halo, Viola? Mam wiadomość. Skrzynki rozdzielcze w stacyjkowie są znowu sprawne. Wspaniale! Nie chcę więcej takich dni jak ten. Ja też nie. No i żadnych więcej tajemnic. Oj, co za pech! Ojej, no wiecie. A to jest Hugo, dobry kumpel Edzia. Okropna niezdara, uważaj! Oj, za późno. To ta kamera mnie tak speszyła. Nie jestem niezdarą. Mam 150 piosenek. To istny zabytek nasz parowóz Pit. A gada tak dużo, że każdy wlec śpi. O, no nieładnie. Myślę, że to mi wystarczy. To wszystko ze stacyjkowa. Pożegnać się czas. Ja jestem Emilia i kłaniam się w pas. Super! O, gdzie są wszyscy? Chyba zrobiło im się przykro. Ja tylko byłam dowcipna. Jakby się zastanowić, to trochę przesadziłaś. No nie. Nie chciałam tego. To są moi przyjaciele. O, co teraz będzie? Chyba wiem, co zrobić. Nagrywamy! Ogłoszenie specjalne. To będą moje przeprosiny. Chciałam powiedzieć tak. Olga to dama, ma klasę i wdzięk, a Hugo sprawia, że ze śmiechu byś pękł. O dawnych czasach Pit opowiada, ma stacyjkową historię nie lada. Chciałam być zabawna, ale mnie poniosło. Wolę mieć przyjaciół, niż gwiazdą być wyniosłą. Wybaczycie mi. No cóż, widzę, że naprawdę zrozumiałaś swój błąd, Emilko. Wybaczamy ci. Tak, jasne, że wybaczamy. Ale bądź sobą. My cię lubimy taką, jaka jest. Och, nie przejmuj się, Wilson. Trening czyni mistrza, a te piłki są przeznaczone do zabawy dla małp. Więc może zawieziecie je teraz do parku safari, a po drodze sobie potrenujecie. Hurra! Już tam jedziemy! Ciuścia! Och, tylko nie ruszajcie mi moich wycieraczek. A! Pomocy, pomocy! A? Co się dzieje? Ty się bardziej boisz mnie niż ja ciebie. Nie bój się mnie, mała małpko, nic ci nie zrobię. Jesteś całkiem ładna, wiesz o tym? Chodź tutaj do mnie, no chodź tu. Ale fajnie, już widzę, jak małpki ucieszą się z tych piłek. Jak się masz, małpeczko? Chcesz się pobawić? Och, jakie słodkie!
Emilia chyba sobie ze mnie żartowała. Małpki są urocze. Cześć, Zosiu. Wszystko w porządku? A gdzie doktor Gosling? No nie, doktor Gosling. Muszę wracać. Uciekajcie, małpki. No już, małpki, wysiadajcie. Proszę. Ja ci pomogę. Ej, małpki, wysiadajcie. Zobaczcie, co dla was mamy. To niezły pomysł. Fiu. No, hamulce, tylko spokojnie. Sprawujcie się. Co tak śmierdzi? To dym! Dym! Czuję dym! Orety! Co tam się dzieje? Ojej! To Cezary! A Kaja jest w terenie! Jak ją mam zawiadomić? Na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Pożar! Pali się! Pożar! Cezary pali się! A tutaj nikogo nie ma! Lepiej powiem Violi! Nie! Sam to zrobię! Teraz albo nigdy! Śmiało, Brunek, do dzieła! Nie martw się, Cezary! Pomoc już jedzie! Na pomoc! Pali się! Czy ktoś mnie słyszy? Pomóżcie mi, jak się palę! Pomoc! Brunek pędzi na ratunek! Bruno, ja się palę! Dziękuję, Bruno! Jesteś moim bohaterem! Hamulce mi nawaliły i nie mogłem zahamować! Już jest po wszystkim! Cieszę się, że mogłem ci pomóc! Ach, chłopcy! Widzisz? Niezłe są, co nie? Tak, są nadzwyczajne! A jak się je przyczepia? Wystarczy podjechać! Tak myślałem! Raju! Leżą jak ulał! Fajowo! Lepiej je zostaw! A gdyby tak króciutki lot? Chyba zwariowałeś! Tu niedaleko! Tylko do góry i zaraz potem na dół! Nikt się nie dowie! Super ciuchcie mówiła! 4, 3, 2, 1! I do góry! Wilson! Wracaj! Hurra! Super Wilson! Król przez twarzy! Myślałem wcześniej! Wilson! Nie! Wracaj! Na pomoc! Super Ciuchcia zawsze gotowa do działania! Pomocy! Wszystko pod kontrolą! Zachowaj spokój! Dzięki! Trzymaj się mocno! Wracamy na ziemię! Wilson! Się o ciebie martwiłem. Nie rozumiesz, jakie to było niebezpieczne? Czy ty wiesz, na co się narażałeś? Przepraszam, okropnie mi głupio. Chciałem sobie tylko polatać, tak jak ty. Najpierw trzeba się nauczyć jeździć. Więcej cierpliwości. No wiem. Nie sądziłem, że to takie trudne. Na filmie wydawało się proste. Ale w życiu nie jest tak jak w filmie. Zaczynamy!